Ewangelii według świętego Jana. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Dziś, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, przypominamy sobie wielkość miłości Pana. Święty Augustyn porównał przebity bok Chrystusa do Arki Noego, w której Bóg kazał Noemu zrobić wejście z boku. Wszystkie istoty żyjące, które weszły do Arki, weszły przez jej bok i zostały ocalone przed zagładą potopu. Bok Chrystusa, Jego przebite serce, jest dla nas ocaleniem, nadzieją, że będziemy obmyci, oczyszczeni. To serce, to ocalenie dla wszystkich, którzy się w nim zanurzają, co duchowo wchodzą do tego serca przez święty bok Pana. Zanurzajmy nasze rany w ranach Chrystusa, w Jego sercu, które nieustannie dla nas bije. Święty Jan Paweł II całe swoje życie nosił przy sobie napisany odręcznie, poskładany w kwadracik akt oddania sercu Jezusa. Mało kto o tym wiedział. Znaleziono go dopiero po śmierci papieża, mówił w 2015 roku kardynał Stanisław Dziwisz. My potwierdzajmy nasze oddanie się sercu Jezusa. Poprzez modlitwę różańcową patrzmy w nasze serca i wypraszajmy dla siebie i naszych bliźnich łaskę upodobnienia do Maryi. Ona we wszystkim jest poddana sercu naszego Pana. Nasz różaniec to przylgnięcie do Matki, która prowadzi do Syna. Ona pokazuje nam serce Syna, prowadzi nas do błogosławionego owocu jej żywota. My pragniemy nauczyć się naprawdę kochać, bez egoizmu, bez odruchów nieuporządkowanej miłości własnej. Pragniemy wszystko położyć na szali prawdziwej miłości. Rytm modlitwy różańcowej niech ukoi nasze serca, tak mocno poranione i potrzebujące lekarstwa miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.